Teren Łąk Nowochódzkich jest bardzo cennym terenem do nauki przyrody w naturze. Znajdziemy tutaj bardzo dużo cennych roślin i około 63 gatunków ptaków. W zeszłym roku nasza pracownia animacji ekologicznej organizowała całoroczny program edukacyjny pod nazwą Łąki Nowochódzkie i ich wartości przyrodnicze. I okazało się, że uczniowie bardzo chętnie uczyli się o tym terenie i ich wiedza była bardzo wysoka. W tym roku powstała koncepcja zagospodarowania tego terenu autorstwa profesora Stanisława Juchnowicza, która zakłada, że zostanie podniesiony poziom wody, dzięki czemu zwiększą się walory przyrodnicze tego terenu. Miałyby być poprowadzone trapy, dzięki czemu wyznaczone byłyby wejścia, jak również przejścia przez teren Łąk Nowochódzkich. I zostaną przygotowane stanowiska do obserwacji przyrody, miejsca, gdzie będzie można podziwiać poszczególne zbiorowiska roślinne, jak również poszczególne stanowiska ptaków czy płazów. Cała idea nowego projektu parku w postaci Łąk Nowochódzkich to jest próba ochrony wartości przyrodniczych, które na tym terenie się znajdują, a równocześnie próba stworzenia warunków rekreacyjnych, warunków dla uprawiania sportu dla mieszkańców Nowej Huty, a nie tylko dla mieszkańców Nowej Huty. W tym roku, w kwietniu, dokładnie 22 kwietnia, w Dniu Ziemi, spłonęło ponad 20 hektarów Łąk Nowochódzkich. Proponuję stworzenie tutaj fosy otaczającej Łąki Nowochódzkie jako głównego elementu koncepcji projektowej. Fosy, która chroniłaby przed degradacją tego obszaru, ale równocześnie stworzenie pomostów takich, które by pozwalały na oglądanie najciekawszych przyrodniczych zjawisk i powiązanie Łąk Nowochódzkich między Wisłą a placem centralnym. Park, który byłby tym końcowym elementem koncepcji Nowej Huty, zmieniłby niewątpliwie stosunek do Nowej Huty. Listopad to taka szczególna pora, kiedy wracamy pamięcią do tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Lubię wtedy chodzić po cmentarzach. Odwiedzam cmentarz w Grębałowie, tą największą metropolię nowochódzką, która została założona dokładnie 40 lat temu. Tam leżą ci, którzy budowali Nowochutę, budowali kombinat. Tam leżą obrońcy krzyża, tam leży wreszcie Bogdan Włosik. To wszystko są miejsca pamięci i dobrze jest w listopadzie pochylić się nad mogiłami tych, którzy odeszli. Niedawno byłem na dużym koncercie zorganizowanym w Hucie Tadeusza Sędzimira, gdzie wysłuchałem Rekwiem Mozarta. Utwór, który odnosi się do spraw ostatecznych i który też jakoś współbrzmi z tą listopadową zadumą. My
Myślę, że jest tak, że zderzenie Mozarta z halą walcowni, tekstu takiego jak Rekwiem, no jest pomyślane w ten sposób, że przechodzimy przez cztery żywioły, które towarzyszą naszemu życiu: ogień, wodę, piasek, ziemię, powietrze, a oprócz tego przechodzimy całą drogę od życia do powtórnych narodzin, czyli jakby cała koncepcja wynika również z miejsca, które staje się w takiej sytuacji czyśćcem, staje się miejscem wyjątkowego spotkania między tymi, którzy przychodzą, widzami, a orkiestrą, i na to kładziemy akcent, jednocześnie dbając, żeby ten Mozart był podstawą całej historii. Słychać mnie? Mogę muzykę wycofać? Orkiestra wieczorem ubrana jest we frakach, tak jak normalnie. Orkiestra ubrana jest tak jak zwykle. Thank you.